się! Od tej chwili wy oboje jesteście moimi podniebnymi więźniami! Na zawsze! Hej! Wypuść nas stąd! Nie jesteśmy w twojej drużynie! Nie! I nigdy nie będą! Na nich latacze! Super Gecko tarcza! Super Gecko prędkość! Przepraszam, Pidgea Robocie. A Codboy, Gekson, dzięki. A fabrykę zatrzymamy następnym razem. Tak, dokładnie. Pidgea Mercy, możemy świętować! Świat znowu udało się uratować! Ha! Co to za kulki? Trzeba to sprawdzić. Polecę tam do niej i złapię różdżkę. Spróbuj się wtopić. Dobry pomysł. Super Gecko kamuflaż! Są tutaj? Świetnie! A więc pokażmy im, co potrafisz. Wypróbuj nową moc! Uciekaj! Nie mogę się ruszać! Ja też! Patrzcie, co złapała moja pomocna ćma! Czy nie jest cudowna? Ma to po mnie! Ja się nimi zajmę, Mozillo. Wow! Zaraz zacznie się prawdziwa frajda. Widzicie moje kulki? Mam jedną dla Sovelli i jedną dla ciebie, zieloniasty. O-o, nieciekawie. Pozwólcie, że wam coś pokażę. O nie! Moje moce zniknęły! Moje chyba też. Super. Do gdzie mam postawić moje nowe Pidgea trofea? Może tu będzie ładnie? Gekson, Sovella! Zatrzymaliście promień Luny! Genialnie! Wybacz, koteczku. Teraz nie mogą rozmawiać, tak jakby są związani i bezsilni. Ale ja cię słyszę. I to perfekcyjnie. Nie! Nie ma szans, że jeden Pidgea śledź uratuje całe miasto przed moim mega magnesem. Wkrótce zabiorę sobie z miasta co tylko zechcę. Bez odbioru na dobre. Hej! Słyszycie mnie? O nie! Więc utknąłem tu na ziemi i nie mam jak pomóc Gecksonowi i Sovelli. Oj, Codboy, co ty narobiłeś? Nie było tak trudno. Uwaga! Okej, wielkoludzie? Mówiłem! Taka zbroja pancernika bywa przydatna! Super! Przejąć cały świat! Nie takie proste, co? Witaj w moim świecie! Gdzie ja jestem? Która godzina? Ty może i masz pomocnika, Romeo! Za to ja mam moich Pidgea przyjaciół! Czas się stąd zwijać. Super Kobo Paski! Jestem Robecka. Będziemy przyjaciółmi? Aha. Drugi raz się na to nie nabiorę. Ty puszko śrubek! I tak kolejny genialny plan został zepsuty przez robo nieudolność! Więc wszystko gra? Tak, Pidgea kumple? Maluchu? Chodź tu, wielkoludzie. Ha! A mocniej nie potrafisz? Pokażę ci, jak to się robi! To trochę za mocno. Wiecie co? Na mnie już chyba czas. Do zobaczenia! Odbyło się bez żadnej czkawki. Prawie.
Pijamersi, możemy świętować! Świat nam udało się uratować! Co ty tam masz, Greg? Dostałem rysunek od kolegi. Czujesz swoją wewnętrzną siłę. Wewnętrzną siłę? Tak, spróbuj, proszę. Czuję moją wewnętrzną moc. Psujecie mi chaos, naprawiacze. Super sobie wiatr. Super kotu prędkość. Mam dla was wiadomość! Przegraliście! Już zaraz! Armadylan! Teraz sobie spokojnie posiedzę. W stylu spokojnego armadylana. Genialnie, armadylan! Znaczy, doskonała kontrola, mój uczniu. Tylko zostawcie moją górę! Oddychaj, nocny ninja! Doskonale! Pełny luz! Ekstra! Tak trzymaj, armadylan! Bum! Au! Pijamersi, możemy świętować! Bo świat znowu udało się uratować! Może nie podoba im się bycie wilczkami? To właśnie ciągle im powtarzam! Bądźcie ninjalutkami! Już! W tej sytuacji krzyki w niczym nie pomogą. Może spróbuj być dla nich miły jak my. Okej, czyli chcemy, żeby maluchy znowu były ninjalutkami, tak? Przypomnijmy im, co jest w nich dobrego i czemu bycie ninjalutkiem jest super. Czas być bohaterem! W środku jesteście ninjalutkami. Zróbcie jakiś trik. Skrzydła kolibra! Wirujący pazur tygrysa! Wężowa... ręka! Wybaczcie, że traktowałem was jak niegrzeczne pieski. Ale to nie jest prawda. Jesteście ninja ludki, pamiętacie? Hej! Przestańcie już, wilko ludki! Macie słuchać moich rozkazów! Nie na palce! Hej! Wilkolutki, zostawcie nas! Nic mi nie jest! Doskonale, ninja drużyno! Doskonale? A co ze mną? Natychmiast mnie uwolnijcie, wy ninja ludkogapy! Tak, to znowu ninja ludki. Ale to wcale nie znaczy, że lubią, kiedy je tak traktujesz. Słuchajcie, mistrza! Au! Jestem pewien, że w końcu do ciebie wrócą, jak będziesz dla nich miły. Nigdy! Hej! Czy teraz mi pomożecie? Bardzo proszę! Pijamersi, możemy świętować! Świat znowu udało się uratować! Mamy plan. To ta skrzynka Romea! Ale ona tylko dawała bazie po świecie. Przecież musi być jakoś połączona z tym polem siłowym. Skrzynka pijamocy? A co to? Chyba chcę, żebyśmy użyli naszych mocy naraz. Na skrzynce. Skoro skrzynka jest połączona z bazą... Jesteś genialny, pijarobocie! Teraz wszyscy razem! Super pijamoce! Świetnie, pijarobocie! Mówiłeś, że będę mieć własną rakietę! Obiecałeś! Naprawdę? Bo
jakoś nie pamiętam. Za to doskonale pamiętam, że obiecałem sobie samemu zupełnie nowe biuro. Chcę mieć lądowisko. I wieżę. Wieżę? Przecież to nie będzie jakiś zamek z bajki. Pijamersi w końcu wrócili do ukochanego domu. Nie musisz nas za nic przepraszać, Pijarobocie. Poradziłeś sobie. Bez ciebie nie dalibyśmy rady polu siłowemu. I ty wymyśliłeś ten trik z użyciem naszych mocy. I wcale nie musimy lecieć w kosmos po więcej, bo wszystko już mamy. Znowu udało się uratować! Sovello, nie zamierzasz mu oddać? A? O, sprytnie. Gotowy do startu? Super Gieku Siła! Natychmiast przestań. O nie! Robot nie lubi wody. Codboy! Moje drzwi! Życzymy ci miłego lotu, Romeo! Znikamy stąd! Tak! Mam cię! Ha! Mówiliśmy ci, że latasz najlepiej na świecie! Mistrzu! Dopiero go oczyściłem. Chciałem być asem przestworzy, a nie kapitanem przeciekającego warsztatu. Kiedyś jeszcze będę rządził na niebie. Wspaniale, Sovello, mistrzyni. Dzięki, Gekson. Wystarczyło zachować spokój i zrobić, co trzeba. Nie mogę uwierzyć, że dałam się tak podejść. Hej, w końcu zepsuł ci Sovellot. Pijarobocie, naprawiłeś go. Czyli wcale nie było się czym martwić. Oj, piżamki. Ale odzyskałam moje ćmy. Chyba w końcu przestają błyszczeć. To chyba trwało jedną noc. Kto wie, moje ćmy ostatnio wymyślają dziwne rzeczy. Do zobaczenia, piżamki. Pijamersi, możemy świętować. Świat znowu udało się uratować. Cieszcie się, ninja ludki! Niedługo wszystkie dzieciaki będą słuchać tylko mnie! Ale w jakim sensie zniknął? Za nim! Boczny gwiazdoskok! A co to był za dziwny ninja trik? Dawaj tu, miśka! Teraz znowu będziesz ninja nauczyciel! Pidża, niespodzianka! Już czas, żebyś wrócił do szkoły, nocny ninja! Odlewaj tego miśka! Nigdy! Ninja atak! Koty są pupilami ludzi od tysięcy lat! Przestań! Kręci mi się w głowie! Super, sobie skrzydła! Na razie, ninja ludki! Dobranoc, klejnoty ninja snów! Super drużyno! Razem z nauczycielem! Dobranocka! Pijamersi, możemy świętować! Świat znowu udało się uratować! O czym będziemy się dzisiaj uczyć? O wulkanach? O kosmosie? Hej, a gdzie te fajne ninja triki z wczoraj? Chcę się ich nauczyć! Ninja triki? Chyba muszę o tym poczytać. Nawet wasz nauczyciel nie wie wszystkiego, Cameron. Na żarłoczne żaby! Co ty mu zrobiłeś, Romeo? Nic wielkiego! Tylko włamałem się do jego systemu i kazałem mu robić to, co każe! Już zawsze!
Minibot wyjawi mi za chwilę wszystkie wasze pidża tajemnice! Nie, jeśli cię powstrzymamy! Supergecko kamuflaż! Za późno, pidża kluski! Tak bywa! To jest wasza wina! Jak fajnie, że to wy coś raz zniszczyliście! Robocie, pomóż mi ich pokonać! Tak sobie myślę, że może ty też pomożesz minibocie! Oj! Co się dzieje? Czas ci odpłacić, Romeo. Myślałeś, że przejąłeś kontrolę nad Pidża Robotem, ale to on przejął swój warsztat. Robocie, pomóż mi! Nie. Ty nie pomogłeś mi, gdy tego potrzebowałem. A w dodatku podoba mi się, że pidża kluski są miłe dla swojego pidża robota. A co z byciem miłym dla mnie, metalowa puszko? Tylko wtedy, jak ty zrobisz dla mnie coś miłego. Wyczerpię ci baterię! Nie, coś miłego. Wylądujesz na złomowisku! Nie, masz być dla mnie miły. Śmieszny ten robot. I dobry, kochany pidża robot. Cieszymy się, że jesteś z powrotem. I obiecujemy ci, że od teraz będziemy cię lepiej traktować. Ciebie i inne roboty też. Pidża Mercy, możemy świętować! Świat znowu udało się uratować! Lionel, pamiętasz, jak nauczyłem cię aportować? Jest, jest! Będziesz mój! A pamiętasz, jak czytałem ci książkę o twoich przodkach dinozaurach? Cisza! Pogadacie sobie, jak znajdziecie się na szczycie góry! Ha? Tak to planowałem, ale sami tam! Już teraz was tam zakleję! Lionel, do mnie! Podaj mi bankę, dalej! Co? Ninjalutki! Łapcie tę bańkę! Mały. Tylko pytanie, co robi ta bańka? Nasz bawarz mije! Wspaniale! Już prawie zostaliście pidża więźniami! Ale ja wrócę z większym, gorszym, bardziej klejącym przyklejaczem! Najlepszy jaszczurko przyjaciel w życiu! Zabieramy ten klejser do naszej bazy. Myliłem się, Lionel. Uwielbiam cię takiego, jak jesteś. Przepraszam, mały. Aż tak bardzo się nie myliłeś. Lionel pomógł nam pokonać złoczyńców. Co by znaczyło, że przez tę jedną noc był jednym z pidżamersów. Pidżamersi? Z Lionelem możemy świętować! Lionelu udało się uratować! To pidża robot! Zawrócił tu rakietę! Hej! Udało mu się zawrócić rakietę! Jej silniki zostały uszkodzone! Nie może do nas dolecieć! Jest już niedaleko! Możesz nas pociągnąć, Sovello? Jest nas za dużo! Rozminiemy się! Użyj jeszcze raz magnesu! Nic z tego! Oj! Zostawiasz nas! Ze wszystkimi może być trudno. Leć! Jesteśmy bohaterami. Poradzimy sobie, jak zawsze. Chyba czas być bohaterem. Odpychaj! I przyciągaj! Doskonała współpraca! A teraz na
zrobiłaś, Luna. Tak, zachowałaś się jak przyjaciółka. Może jednak potrafisz być miła? Mili, to są milusińscy. Użycie magnesu razem z lotem Sovelli dało mi większą szansę powrotu do bazy. To wszystko. Jak tam sobie chcesz, Luna? Dzięki. Ach, tylko się nie rozpłaczcie, Pidżak Luski. W życiu nie będziemy się przyjaźnić. Pidżamersi, możemy świętować? Świat znowu udało się uratować! Ha, bardzo zabawne. Smoczyca słucha tylko tego, kto trzyma pałkę, czyli mnie. A teraz przygotujcie się na wielkie ognisko. Okej, smoczyco, pokaż im, jak ziejesz smoczym ogniem. Oj, tylko nie to. Przepraszam, muszę posłuchać. Ostatni raz. Pa, pa, Pidżak Luseczki. Ale frajda, smoczyco. Ha? Smoczyco? Smoczyco, gdzie jesteś? Halo? Halo? Tylko na to spójrzcie! Moja smoczyca otworzyła mi pagodę! Tak! Co za dzień! Pidżamersi zniknęli, ja mam smoczycę, a już niedługo sekrety pagody będą należeć do mnie! Co? Ha! Ha? Należy do mnie. Kim jesteś? Kto to był? Jestem smoczycą, obrończynią tajemniczej góry. Uwolniliście mnie, przynosząc gong do mojego domu. Teraz czas, żebyście poszli. Odsyłam was na sam dół góry. W podróży może trochę trząść. No, smoczyco, po prostu chcę ci podziękować. Tak, uratowałaś nas! Jesteśmy ci dłużni na maksa. Nie, jesteśmy kwite. Dziękuję wam za wszystko, Pidżamersi. Wracajcie już do swojego świata. Co? Tak po prostu? Nawet nie wiemy, jak się nazywasz. Jestem An Yu, czyli dziewczynka smoczyca, obrończyni tajemniczej góry. Ja jestem Gekson. Tu jest Sovella, a tam Kotboy. Ukłon. Fajnie, ale my przybijamy piątki. Przybić piątkę? Oby nasze ścieżki znowu się spotkały, Pidżamersi. Do zobaczenia, wasza smokowatość. Wiesz co, ja też mam łuski. Jesteśmy prawie rodziną. Lubię ją. Ja też. Choć jest trochę sztywna. Ale spoko, jeszcze kiedyś się rozkręci. Hej, prawie zapomnieliśmy. Właśnie, Pidżamersi, możemy świętować? Świat znowu udało się uratować! Czekaj, to jeszcze nie koniec. Od zera do prawdziwego bohatera. Super koto prędkość! Uważajcie, wilczki! Kotek pokaże wam, kto tu rządzi! Tak! Wiedzieliśmy, że wygrasz!
najszybsi i najlepsi. Wszystko dzięki mnie. W życiu to było dzięki mnie. Nie, dzięki mnie. Nie, mnie. 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 Moje gratulacje. Wygraliście to uczciwie, bez oszukiwania. Ha! A jaka w tym w ogóle frajda? Jeśli musicie wziąć moje kot-auto, to możecie o niego zadbać? Co? O to maleństwo? W życiu się nie zmieścimy. A nasz wilkojazd jest fajniejszy. Super! Hej! Jeszcze was kiedyś dopadnę, Pizza Kluski! Wielkie dzięki za pomoc. Chociaż przegrałeś. Hej, jutro jest kolejny wyścig, pamiętasz? A dzięki dzisiejszemu treningowi tym razem wygram. Bez oszukiwania. Wracajmy. Pidża Mercy, możemy świętować. Świat znowu udało się uratować. Szybko, kamień pęka. Baza jest za duża. Używa całej jego mocy. Biegiem! Super siła śmieci! Super Gecko chwyt! Super Gecko siła! Jesteś cały. Wybacz nam te karuzele. Już dobrze. Hej, no to dosłownie utrzymaliście naszą bazę. W sumie to my razem. Dzięki mięśniom i umysłom. Dzięki Anju i kamieniowi myślenia. Szkoda, że nasze super myśli go rozbiły. Najważniejsze, że mogliście poznać jego moc. Czasem, by być bohaterem, trzeba się uspokoić i skupić. Tak, jeśli tak postanowimy, to możemy osiągnąć wszystko. A teraz kolejny konkurs. Zobaczmy, kto najszybciej posprząta. Naprawimy wszystko w mgnieniu oka. Bum! Pizza Mercy, możemy świętować! Świat znowu udało się uratować! To jest moja wina! Trzymajcie się, uratuję was! Znowu mogę zrobić wilczką psikusa. Lepiej pozbyć się tego na dobre. Czas być bohaterem! Super kota prędkość! Super kota paski! Nie jest. Żałuję, że wykiwałem wilczki. Jesteś wredny, to złoczyńca jest jeszcze gorszy. Wiecie, co mówię? Tak, a najfajniejszy żart to taki, z którego wszyscy się śmieją. No właśnie. Hej, co ma kocie uszy, wąsy i robi kwak? Ja nie wiem. Co? To ja! Będziemy to czyścić całą noc. Nie fajnie. A te pidża kluski zabrały nam pudełko. Coś nam zostało. Nie, to zgniłe jajko, Kevin. Zostaw je. Okej. Oj, ble. Pizza Mercy, możemy świętować. Świat znowu udało się uratować. To ja, maluszku. Stęskniłeś się? Założę się, że zmęczyły ci się oponki po całej tej wycieczce. Wiesz, czego ci potrzeba? Długiego głaskania. Dobry samochodzik. Pewnie. Jasne, że tak. Hej, jak nie mogę
mieć wilkojazdu, to chcę odzyskać mój magnes. Proszę. Wow, co on robi? Przestań! Swoje rzeczy trzeba dobrze traktować, a już w szczególności wilczko-autka. Hej, wilkojeździe, przepraszamy, że cię źle traktowaliśmy. Tak, ale znowu jesteśmy razem. Cała wilczko-banda. Do zobaczenia, wilczki. Pa, wilkojeździe. Fuj, futrzasta banda. Ja stąd znikam. Hej, picza robocie. To którym przyciskiem się go odpala? Może Pidża Szukacza też trzeba lepiej traktować. Który przycisk, Pidża Robocie? Pidża Mercy, możemy świętować! Świat znowu udało się uratować! Pidża Robot mówi, że Pidża Szukacz jest w super formie. Ekstra! Może zabierze go na Pidża Szukaczowy spacerek. Albo da mu Pidża ciasteczka. Będzie szczęśliwy.